W Oberstdorfie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Jedna z trzech najważniejszych imprez w tegorocznym kalendarzu skoczków. Daleko latał Kamil Stoch, który na półmetku rywalizacji zajmuje trzecie miejsce. A zawody w Oberstdorfie obserwował Mateusz Nowak. Witaj i powiedz, czy Kamil Stoch ma realną szansę na to, by jutro powalczyć o złoto? Oto może być naprawdę ciężko, bo do prowadzącego Norwega Daniela Andretandego Kamil traci aż 18 punktów, ale do drugiego Niemca Richarda Freitaga już tylko 7. A jak powiedział nam Kamil, ten jego dzisiejszy ostatni skok nie był perfekcyjny. Tak więc możemy mieć nadzieję, że w jutrzejszym konkursie nasz najlepszy skoczek powalczy o jeszcze wyższą lokatę. A kto wie, przy odrobinie szczęścia być może nawet o złoto. Jeszcze! Ależ to był skok! 219 metrów i trzecie miejsce na półmetku rywalizacji o Mistrzostwo Świata w lotach. Widać, że mały kryzys formy już za Kamilem Stochem, choć ze swoich dzisiejszych skoków nie był do końca zadowolony. Były dwa bardzo dobre, ten trzeci był trochę bardziej spóźniony, ale technicznie wszystkie były na bardzo dobrym poziomie. Ależ będzie skok pioruński! Nie do pokonania był dzisiaj Daniel Andretande. Po dwóch seriach Mistrzostw Świata Kamil Stoch do Norwega traci 18 punktów, a do drugiego Richarda Freitaga 7. Jest wysoko, jest odległość. Trzecie miejsce po pierwszym dniu z przewagą prawie 20 punktów nad czwartym Stefanem Kraftem daje nadzieję na drugi w historii Mistrzostw w lotach medal dla Polski. To będzie najdłuższy dotąd lot Dawida Kubackiego, jest 500 metrów. Wszyscy nasi skoczkowie pokazali dzisiaj, że potrafią daleko latać. 10. był Dawid Kubacki, a w pierwszej 20 zmieścili się także Stefan Hula i Piotr Żyła. Wczoraj po tym jednym treningowym skoku pogadaliśmy sobie chwilę z trenerem, jak to dzisiaj mam wyglądać, z jakim podejściem po prostu do tego skokania, jaki jest pomysł. I tego planu się trzymałem dzisiaj, to działało od samego początku. Dawid Kubacki, dobrze. W takiej formie biało-czerwoni są jednym z kandydatów do medalu w konkursie drużynowym, który już w niedzielę. Jeżeli chodzi o drużynę, ten medal jest osiągalny, to trzeba sobie powiedzieć, że to jest coś bardzo silny zespół. Nie wiem jak się to skończy, ale jest to niepowtarzalna szansa, żeby ją wykorzystać. Zanim jednak poznamy najlepszy zespół świata, jutro kolejne dwie serie konkursu indywidualnego, które wyłonią mistrza świata w lotach narciarskich. Transmisja od 15:10 oczywiście w Jedynce. To jest potężna 19 waga. Mateusz Nowak, Wiadomości, Oberstdorf.